Komary. Chyba nie ma ani jednego człowieka, który powiedziałby, że te żyjątka są spoko i niech sobie latają. Brzęczący nad uchem komar nie tylko irytuje, ale także czasami kłuje, aby napić się naszej krwi. W efekcie na skórze pojawia się swędzący obrzęk, ale nie to jest największym problemem. Komary są przyczyną śmierci blisko miliona ludzi na świecie rocznie, ponieważ przenoszą groźne choroby, w tym malarię. Szacuje się, że komary, a właściwie przenoszone przez nie choroby, zabiły dotychczas około 50 miliardów osób. A warto podkreślić, że szacuje się, iż na Ziemi do tego momentu pojawiło się około 108 miliardów ludzi, czyli ponad połowa z nich zginęła przez komary. Ten wynik pozwala komarom zająć pierwsze miejsce w wyścigu na najbardziej śmiercionośne dla człowieka stworzenie. To brzmi naprawdę kiepsko, tym bardziej, że wciąż nie posiadamy skutecznej szczepionki przeciwko najgroźniejszej chorobie przenoszonej przez komary, czyli malarii. Co prawda ta choroba stanowi problem głównie w krajach Afryki, ale z uwagi na ocieplanie się klimatu, być może w przyszłości my także będziemy się z nią borykać. Tym bardziej, że już teraz mamy najazd przybyszów, których dotąd u nas nie było, czyli tygrysich komarów. Czas pokaże. Niemniej już teraz komary, będące obywatelami Polski, uprzykrzają nam życie. Jak się przed nimi bronić? Jakie substancje skutecznie zabezpieczą nas przed armią komarów i nie zaszkodzą naszemu zdrowiu? Jakich błędów nie popełnić przy stosowaniu tych substancji? O tym opowiadam w tym właśnie odcinku. A jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrem chemii medycznej, a to jest kanał Okiem Chemika, czyli miejsce w internecie, w którym rozmawiamy o nauce, zdrowiu, lekach, kosmetykach, jedzeniu i szeroko pojętej chemii. Więc jeśli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał, włącz dzwoneczek, aby dostawać informacje o nowych odcinkach i zapraszam na film. Jak wiemy, komary piją krew z ssaków i ptaków. Ale czy wiemy po co? Po pierwsze, musimy sobie rozdzielić komary od komarzyc, bo ich zachowania troszkę się różnią. Komary żywią się nektarem kwiatów, komarzyce zresztą również, więc nie piją naszej krwi po to, aby się pożywić. Ale komarzyce, jak to z kobietami bywa, potrzebują odpowiednich warunków do wydania potomstwa, a konkretnie potrzebują białka, by móc złożyć jaja. To białko dostarczają sobie wraz z krwią ssaków i ptaków. I dlatego najwięcej komarzyc jest tam, gdzie przebywa najwięcej ludzi i zwierząt. Co ciekawe, jeśli komarzyce znajdą się w rejonie, w którym nie mają dostępu do krwi zwierząt, to nie jest dla nich wyrok śmierci. One jedynie nie będą mogły się rozmnożyć. No to jak zapobiegać atakom komarzyc? Skuteczne środki można podzielić na fizyczne i chemiczne. I zacznijmy od tych pierwszych. Po pierwsze, bardzo dobrze sprawdzają się moskitiery w oknach i drzwiach. Wiem, odkrywcze, ale w Polsce dość rzadko stosowane. Moskitiera to taka specjalna siatka zakładana na okna, drzwi, wózki dziecięce itd., przez którą nie przeciśnie się nawet najmniejszy komar. Kiedy jest ciepło i chcemy spać przy otwartym oknie, mamy maleńkie dziecko, które jeszcze nie może być chronione repelentami, a mieszkamy w rejonie, gdzie jest dużo komarów, np. przy jeziorze lub przy lesie, warto w taką moskitierę się zaopatrzyć. Można ją kupić w wielu sklepach, na przykład przez AliExpress. No i tak się składa, że partnerem tego odcinka jest serwis Letyshops, który umożliwia robienie tańszych zakupów przez internet. Dajmy na to, że chcemy sobie kupić właśnie moskitierę na AliExpress. Wchodzimy na stronę Letyshops, wyszukujemy AliExpress, by the way, od 19 sierpnia akurat jest tutaj wyprzedaż. Następnie wybieramy interesujący nas produkt, płacimy, a za kilka do kilkudziesięciu dni część zapłaconych pieniędzy do nas wraca. Można je wypłacić na swoje konto bankowe lub na PayPal. Nie jest to żaden rabat, lecz realne pieniądze, którymi dzieli się z nami Letyshops. Dlaczego? Na ich stronie znajduje się ponad 2,5 tysiąca różnych sklepów, dla których Letyshops pozyskuje klientów. Te sklepy płacą za tą usługę, a Letyshops dzieli się zyskami z kupującymi, oddając część zarobionych pieniędzy w postaci cashbacku. I na tym to polega. Wszystkie linki kierujące do serwisu zostawiam Wam oczywiście w opisie filmu na dole, a my wracamy do kolejnych sposobów na komary. Kiedy komarzyca nas ukuje, by napić się świeżej krwi, nasz organizm reaguje alergicznie na związki zawarte w jej ślinie. Ślina komarzycy zawiera substancje, które zapobiegają krzepnięciu krwi, aby nic jej nie przeszkodziło w tym jakże ważnym dla rozrodu wampirzym akcie. Ślina zawiera także mnóstwo substancji, które należą do alergenów, które wywołują w naszym ciele uwolnienie histaminy, czyli substancji wydzielanej jako odpowiedź na obce związki.
O histaminie i alergii mówiłam więcej w odcinku Czym leczyć alergię i dlaczego nie wapnem i zostawię Wam link do niego w opisie filmu na dole. W każdym razie, po ukłuciu i wyssaniu krwi pojawiają się na skórze obrzęk i swędzenie. Aby złagodzić te objawy, można sięgnąć po łagodne środki przeciwalergiczne, ale no wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. No to jak zapobiegać atakom komarzyc? Dość skutecznym sposobem na komary jest noszenie jasnych ubrań, bo tak się składa, że komarzyce upodobały sobie atakowanie osób ubranych na czarno. A jeśli do tego taka osoba pije alkohol, no to dla komarzyc jest to istota, którą dużo łatwiej jej namierzyć. Idealnie byłoby, gdyby taka osoba jeszcze miała grupę krwi zero, bo z badań wynika, że takie osoby są wybierane na ofiarę zdecydowanie częściej niż osoby posiadające inną grupę krwi. W pewnym sensie jest to rozwiązanie zagadki tzw. słodkiej krwi, która miałaby wabić komary. No, to nie o słodką krew chodzi, lecz o jej grupę. Ale to jest akurat coś, na co nie mamy większego wpływu. Wpływ natomiast mamy na wybór chemicznych środków, którymi się możemy zabezpieczyć przed atakiem komarów. Nazywamy je repelentami i mają one za zadanie odstraszyć nie tylko komary, ale również inne owady, takie jak kleszcze, meszki itd. Do repelentów należą naturalne olejki eteryczne oraz chemiczne substancje syntetyczne, takie jak DEET, IR-3535 oraz ikarydyna. Mają one różną skuteczność, a także w różnym stopniu są szkodliwe dla naszego zdrowia. I uszeregowałam je od najskuteczniejszych do najmniej skutecznych i równolegle od najbardziej szkodliwych do tych najbezpieczniejszych. I niestety najbezpieczniejsze substancje okazują się być najmniej skuteczne w odstraszaniu komarów. Najsilniejszą i najlepiej przebadaną i jednocześnie najbardziej toksyczną substancją stosowaną w repelentach jest DEET, który w składzie może być podany jako N,N-dietylo-M-toluamid lub N,N-dietylo-3-metylbenzamid. Ta substancja jest stosowana już od ponad 60 lat, a co za tym idzie, mamy sporo badań na jej temat. Wynika z nich, że stosowanie wysokich dawek DEET może być przyczyną wielu skutków ubocznych, takich jak podrażnienia skóry oraz zaburzenia ze strony układu nerwowego, które występują najczęściej u dzieci do 2 roku życia. Warto podkreślić, że zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej, produkty zawierające DEET są bezwzględnie zakazane u kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze oraz u noworodków do 2 miesiąca życia. Nie zaleca się także tej substancji u dzieci do 12 roku życia. No to brzmi dość strasznie, ale nie wolno zapominać, że jest to jednocześnie najbardziej skuteczna z dostępnych substancji odstraszających komary, a także kleszcze. Więc jeśli stosujesz repelenty sporadycznie i nie jesteś w ciąży, DEET jest okej wyborem, a im wyższe stężenie wybierzesz, tym większą ochronę uzyskasz. U dzieci jednak nie należy stosować stężeń wyższych niż 30%. Warto wiedzieć, że DEET wchodzi w reakcję z tworzywami sztucznymi i może niszczyć niektóre materiały. Jednocześnie, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, najlepiej stosować repelenty na ubrania, a nie bezpośrednio na skórę. W związku z tym, przed zastosowaniem repelentu zawierającego DEET, najlepiej ubrać się w ubranie wykonane z naturalnych materiałów, takich jak bawełna czy len. No i fajnie by było, gdyby to ubranie było jasne, bo wtedy mniej przyciąga komar. I jeszcze jedna ważna sprawa. Unikaj aplikowania DEET na skórę pod ubranie, ponieważ zwiększa to przenikanie substancji do organizmu i jednocześnie zmniejsza jej ulatnianie, co jest podstawą działania odstraszającego komary. Nie rozpylaj repelentów z DEET w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ ich wdychanie negatywnie wpływa na zdrowie. Częstym błędem, który popełnia wiele osób w okresie upałów, jest stosowanie repelentów i kremów z filtrem UV jednocześnie. To znaczy, można jednocześnie je stosować, ale trzeba to robić w dobrej kolejności. Najpierw nakładamy filtr UV na skórę, a dopiero później repelent. Podstawą działania wszystkich repelentów jest ich ulatnianie się z powierzchni skóry lub ubrania i porażanie receptorów czuciowych owada, co powoduje, że po pierwsze stajemy się dla niego mniej widoczni, po drugie porażenie receptorów odstrasza komary i kleszcze. Jeśli repelent zostanie pokryty warstwą kremu, np. z filtrem UV, no to jego ulatnianie się będzie ograniczone, co negatywnie wpłynie na jego skuteczność. Kolejną substancją stosowaną w repelentach jest ikarydyna. Jest to substancja dużo bezpieczniejsza od DEET i przy tym ma dość dobrą skuteczność.
Niewątpliwymi zaletami jest to, że w przeciwieństwie do DEET nie powoduje podrażnienia skóry, nie jest toksyczna dla układu nerwowego i nie reaguje z tworzywami sztucznymi. No i to pozwala stosować ją nie tylko na ubranie, lecz również bezpośrednio na skórę, także u dzieci powyżej 2 roku życia i kobiet w ciąży, choć przed jej zastosowaniem warto skonsultować się jednak z lekarzem. Ponadto ikarydyna jest wodoodporna, co jest nie bez znaczenia, gdy przebywamy na przykład na plaży i kąpiemy się na przykład w jeziorze. I według mnie repelenty z ikarydyną są najlepszym wyborem, ponieważ wykazują dużą skuteczność i jednocześnie są stosunkowo bezpieczne dla zdrowia. Moi drodzy, bardzo ważna informacja. Nie wolno stosować jednocześnie repelentów zawierających ikarydynę i DEET. Znaczy, nie ma preparatów na rynku, które zawierają jednocześnie te dwie substancje, ale chodzi mi o to, żeby nie stosować dwóch różnych repelentów naraz. Połączenie ikarydyny z DEET daje mieszankę toksyczną dla ludzi. I ja wiem, że mało kto w ogóle zwraca na to uwagę i raz psiknie się jednym, raz psiknie się drugim repelentem i to jest błąd. Stosujemy jeden rodzaj repelentu. I pamiętajcie, że substancje chemiczne mogą wchodzić ze sobą w reakcję, a ich produkty bywają naprawdę szkodliwe dla zdrowia. Pod oznaczeniem IR3535 kryje się substancja, którą można nazwać na kilka różnych sposobów. Butyloacetyloaminopropionian etylu, ester etylowy N-acetylo-N-butylo-beta-alaniny, N-acetylo-N-butylo-beta-alaninian itd. Jest to substancja bezpieczna i dość dobrze przebadana, jednak wykazuje dużo słabsze działanie niż DEET i ikarydyna. Największym minusem IR3535 jest to, że łatwo rozpuszcza się w wodzie, a zatem nie jest wodoodporny, a więc jego skuteczność na spoconej skórze raczej jest niska, szybko spada. Za to plusem jest to, że nie niszczy syntetycznych ani skórzanych materiałów oraz może być stosowany już u dzieci powyżej 1 roku życia. Według mnie lepszym wyborem jednak jest ikarydyna, ale decyzja należy do Was. Olejki eteryczne są dobrą alternatywą dla osób, które sceptycznie podchodzą do tzw. chemii. Ja do takich osób nie należę, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że olejek z eukaliptusa cytrynowego, który występuje pod nazwą citridol lub PMD, a także olejek cytronelowy, lawendowy, bazyliowy, patchoulowy, miętowy i waniliowy, w miarę radzą sobie z odstraszaniem komarów. Niestety mają krótki czas działania, ponieważ szybko odparowują i trzeba je stosować dość często, co może być uciążliwe. Jednak porównując ich skuteczność do DEET i karydyny czy IR3535, wypadają słabo. Ponadto olejki eteryczne są silnymi alergenami i mogą uczulać, mimo że są naturalne. W dodatku nie wszystkie nadają się dla kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci. Zatem jak widzicie, naturalne sposoby nie zawsze są idealnym rozwiązaniem i bezpieczeństwo ich stosowania może być mniejsze niż tej strasznej chemii. Okej, omówiłam wszystkie substancje stosowane jako repelenty, ale można z komarami walczyć jeszcze inaczej. W opisie filmu zostawiłam Wam także link do materiału, w którym są podane sposoby na wyłapywanie komarów. I okazuje się, że dobrym sposobem jest zaproszenie do swojego ogrodu na przykład nietoperza czy jeżyka, ponieważ zjadają one ogromne ilości tych owadów. Mnie natomiast najbardziej przekonuje patent z urządzeniem na butlę gazową, który przetestował już mój teść i rzeczywiście komarów w ogrodzie nie było. W przyszłym roku my będziemy testować. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeśli tak, to pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, share'ach, komentarzach. Zapraszam Was także na mojego Instagrama oraz Facebooka, gdzie pojawią się posty uzupełniające na temat komarów i ciekawostki z nimi związane. W opisie filmu zostawiam Wam wszystkie linki, także do aplikacji Letyshops, która jest partnerem tego odcinka. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu: nie walczymy z jednym potworem, przyjaciele, ale z całym legionem. Do zobaczenia. Cześć.